Cześć wszystkim! Znowu po 7, dalszy ciąg Factorio, Lemmy Skurczybek. Dobra, w ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie kolej dwutorową i dokończyłem tutaj budować tą stację. Zostało nam już tylko postawić lokomotywę. Jeden wagon towarowy. Jeden. Tak, chyba lokomotywę źle postawiłem. Tak. Dobra. Ty dostaniesz paliwo trochę. Starczy ci. Tak, będziesz jeździć kopalnia żelaza 3. Pełne wagony. Fajnie, że można zrobić też na baza żelazo. Liczba przedmiotów. Można stawić konkretnie, który których przedmiotów ma liczyć. Dobra, zaraz do tego wrócimy. Dobra, ale to nie to teraz potrzebuję. Teraz potrzebuję po prostu puste wagony. Dobra. Jesteś już pełna? No to jedziemy. To powinno przynajmniej chwilowo polepszyć naszą sytuację żelazową. Okej. Czy zjechałeś tutaj? Na razie nie będę jeszcze robił stacji od miedzi. Mamy spory zapas jeszcze. Zobaczmy, jak tutaj sobie kolej... Dobra, ona tam pojechała, więc nic ciekawego. Tak. Ile tutaj jeszcze zostało? Jeszcze kawałek. Tak, trochę to jeszcze potrwa, zanim ona dojedzie. Dobra, w każdym razie nie zamierzam na razie robić jeszcze stacji od miedzi. Mamy jeszcze troszkę zapasu. A możemy się zająć innymi rzeczami. Na przykład weźmy sobie, zbadajmy... Dobra, leci żelazo. Weźmy sobie, zbadajmy silos rakietowy. Ponieważ powoli już będziemy mogli zacząć robić rzeczy na silos rakietowy i ogólnie do rakiety. Czy będziemy potrzebowali dużo różnych rzeczy. Sam silos kosztuje dużo, a będziemy musieli poprodukować do niego po 1000 z każdej z tych części, a jak widzicie, każda z nich również nie jest zbyt tania. Tak. No jeszcze satelitę. Dobra, więc rozpocznijmy badania. Dzięki temu już będziemy mogli przynajmniej ustawiać fabryki z tym. Tak, tutaj sytuacja z żelazem. Czy wszystko działa ok? Chyba tak. Tak, tak, nic mamy. Mamy bardzo mało żelaza, ale pewnie dlatego, ponieważ była krótka przerwa w dostawie rudy. Teraz już powinno być trochę lepiej. No i dobra. Dzisiaj zajmiemy się paroma fabrykami pomocniczymi. Między innymi zajdźmy do naszej macierzy pasowej. I zacznijmy sobie tu budować zielone rzeczy. Znaczy niebieskie. Do nich potrzebujemy już smaru. Tak, tutaj pas. A tutaj podziemne. I tanie, gdzie mamy smar? Smar mamy tutaj niedaleko. Więc po prostu przyciągnę sobie go rurą. I będzie po sprawie. Dobra. Zobaczmy. Chcemy sobie tak jakoś zrobić. Tak, tak. Tak, no i dobra. Jeszcze tutaj. Dobra, to jeszcze to wykończmy. Okej.
Dobra, już leci tutaj smar. Czego jeszcze potrzebuję żelaznych kółek? Tak, tutaj generalnie również przydałby się zjazd z priorytetem. Gdybyśmy potrzebowali dużo tego produkować. Ale generalnie nie potrzebujemy. Dobra, odnieśmy sobie jeszcze gdzieś skrzynki na to. Powiedzmy. Okej, chwila. Jaki mamy tu zasięg sieci? Mamy duży. Więc możemy je gdziekolwiek umieścić. Dobra. Tak. Tak, tak. I akurat będą trzy skrzynki. Umieśćmy jeszcze, powiedzmy, po limit po dwóch staków na każdą. Ok. Jeszcze prąd. No i ładnie. No i dobra. Już również mamy dobrą dostawę rudy, żelaza. To dużo lepiej, tak dużo polepszyła się nasza sytuacja generalnie żelaza w całej fabryce. Dobra. No, ty jeszcze potrzebujesz zaawansowanych układów. Więc wiecie co? To jest żelazna skrzynia, zamieńmy to na skrzynię, której nie mam. Dobra. Nie mam parę stalowych skrzyń, więc pasywna skrzynia zaopatrzeniowa. Dobra. Będziemy musieli to. A, w sumie nie potrzebowałem tej skrzyni, tylko skrzynię żądającą. Ty szybko się robisz 2 sekundy i potrzebujesz aż 10 zaawansowanych układów elektronicznych. No to sporo. Nie potrzebujesz zielonych, nie. W takim razie to możemy skasować. A to sobie zrobimy tutaj. Mógłbym przeciągnąć tutaj pas, ale to byłoby duże marnotrawstwo układów. Lepiej zająć się tym w ten sposób. Zrobimy sobie zapotrzebowanie na czerwone układy, ale nie aż tak dużo. Powiedzmy 40. A, tutaj musiałem wstawić pasywną skrzynię zapotrzebniową. Dobra. Dobra, roboty już lecą. Okej, dobra, to była jedna rzecz, którą chciałem dzisiaj zrobić. Drugą to również jest taka, że przydałby nam się jakiś magazyn silników elektrycznych. Co możemy to w sumie tutaj zrobić? Tutaj zrobimy tak. To się bardzo długo produkuje. Zwykły podajnik wystarczy. Pasywna skrzynia zaopatrzeniowa. I powiedzmy gdzieś tak ze 3 staki. Ponieważ będziemy potrzebowali do paru rzeczy chyba z rakietą. Tak, 200 silników elektrycznych. Może nawet możemy sobie to zwiększyć do 4, bo one się chyba po 50 stakują. No i dobra. Trzecią rzeczą, którą się dzisiaj zajmiemy, będą dodatkowe moduły. Chcę sobie otworzyć małą linię produkcyjną modułów prędkości 3 oraz modułów produktywności 3. Czy one będą potrzebne do rakiety? Nie. Ale w paru innych rzeczach mogą się przydać. Więc tak. To się produkuje 30 sekund, to się produkuje 60 sekund i potrzebuje 5. Więc jedna
generalnie potrzebowalibyśmy dwóch fabryk, żeby zaspokoić moduły prędkości 3 produkcją. A to potrzebuje czterech, czyli dwóch zwykłych. Znaczy dwa, tak, dwóch i pół. Ale w sumie nie obchodzi mnie zbytnio, żeby to dobrze działało, tylko bardziej obchodzi mnie o to, żeby jakoś działało. Dobra, może zacznijmy od tych modułów produktywności. Proszę, zmienię kierunek. Sobie drugą fabrykę. Tak, to już potrzebuje już układów procesorowych. Dobra, więc jak chcemy to zrobić? No, to jest sporo niepotrzebnych. Dobra. Myślę, że sobie zrobię po prostu jedną fabrykę modułów produktywności 2 oraz jedną fabrykę modułów produktywności 3. Dobra. Kto mi będzie przeszkadzać? I będę bezpośrednio do niej wkładał tutaj rzeczy. No i dobra, tylko potrzebujemy jeszcze tutaj układów procesorowych. To możemy zrobić to inaczej. Zrobimy tutaj zapodajnik. Tutaj postawimy sobie skrzynię żądającą. I tutaj będziemy sobie zapodawać układy procesorowe. Powiedzmy 10. Ja to potrzebuję. 5 to potrzebuje. To potrzebuje również 5. To może weźmy, zwiększmy do 20. Dobra? Będzie to podawało tutaj i tutaj. Okej. A poza tym również potrzebujemy czerwonych. Tak sobie zrobimy. Dobra, czy to jest w zasięgu sieci logistycznych? Pewnie nie. A nie, jest. Dobra. Pytanie, czy tutaj, czy to jest w sieci logistycznej? Nie, to jest stalowa skrzynka. No sobie wrzućmy to do sieci logistycznej. Ciach. Tak, zdecydowanie wysuszyliśmy się z układów procesorowych. Tak, ponieważ mało tej żelaza dociera. O, tutaj jest pełna linia. W takim razie musimy zwiększyć przepustowość linii. Dobra. Tutaj sobie również pozamieniamy te wszystkie, żeby nie spowolniały nas. Powiedzmy sobie, zupgrade'ujemy wszystko do czerwonych, aż tutaj do zjazdu do głównej fabryki produkującej układy zielone, ponieważ to w tym momencie chyba najwięcej nam pożera. Ok, jeszcze tutaj great. Ok. Dobra, czy coś tu jeszcze spowalnia? Zróbmy sobie również tutaj upgrade. Tu chyba również trochę spowalnia produkcję.
Tutaj to już jest niepotrzebne. Okej, potrzebuję więcej czerwonych. Dzięki, robociki. Można na was liczyć jak zwykle. Jeszcze tutaj. Zobaczymy, jak to zmieni naszą sytuację z rudą żelaza. Czy będziemy potrzebowali zwiększyć również nasze kopanie rudy żelaza. Być może, że będziemy potrzebowali. Dobra. Może jeszcze tak tutaj zwiększmy. Dzięki temu nasza macierz transportowa również będzie miała więcej rzeczy. Dobra, gdzie miałem podziemne? Tutaj. Czy nie podziemne, tylko rozdzielacze. Okej, dobra. Jak to teraz wygląda? Chyba już dużo lepiej. W sumie nie do końca. Tak, tutaj już dużo lepiej, dużo więcej dociera, tutaj nie do końca. No ale chyba taka jest już po prostu nasza obecnie maksymalna produkcja żelaza. To żeby to polepszyć, musielibyśmy dodatkowe pasy zbudować. I może nawet by nam się to udało. Jak widać, chyba mamy dalej jeszcze. Na dwóch pociągach, których dostarczających żelazo, chyba nadal mamy jeszcze nad produkcję rudy żelaza. Więc może moglibyśmy sobie pozwolić na jeszcze dodatkową linię. Ale dobra, na razie zostańmy przy tym, co jest. Dużo tutaj również obecnie leci, więc jak to odejdzie, tutaj się ponapełniają skrzynie. A tak. To również nam pomoże. No i dobra. Wróćmy natomiast do rzeczy, którą zacząłem robić. Dobra, to jeszcze podłączmy to do prądu. No i dobra, powoli się to będzie produkować. Nie potrzebuję, żeby to robiło się zbyt szybko. Po prostu potrzebuję jakiejkolwiek produkcji, żeby kiedyś mieć, jak będę potrzebował. Dobra, i możemy to sobie wrzucić do skrzyni. Sobie ograniczymy, powiedzmy, do jednego staka. Dobra. Tutaj sobie natomiast otworzymy dodatkową produkcję właśnie modułów szybkości. 3. Zrobimy ją sobie tak samo, jak to, co mamy tutaj. Dobra. Tak, tutaj będą moduły prędkości 1. Będą one tutaj wystawiane. Ciach, ciach,
ciach. Ten pas również sobie wydłużymy. Dobra, i znowu potrzebuję skrzynek. Dobra. Pierwsze parę skrzynek żądających. Że w sumie jedna. Jedną skrzynię zaopatrzeniową. Dobra. Przestawmy cię na właściwe moduły prędkości 2 oraz moduły prędkości 3. I tak. Gdzieś zapodawał w ten sposób. Tak. Okej, działasz, działasz. Ty również potrzebujesz tak samo skrzynki. Były procesorowe. Tyle dałem 20. Ty też będzie 20 w takim razie. Okej. No ty jeszcze tego potrzebujesz. I tak samo będziemy tutaj wyrzucać. Okej, okay, 100 zasięg sieci jest jeszcze. No i dobra. To nie jest w żaden sposób efektywna linia. Ale póki co nie przewiduję, żebym po prostu potrzebował jakoś dużo tych modułów, one bardzo drogo kosztują, więc w sumie nie chcę, żeby to była bardzo efektywna linia, bo wtedy będzie dużo rzeczy czymś zżerać z fabryki. Więc dobra. Zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz dzisiaj. Mianowicie zautomatyzujmy sobie produkcję skrzynek logistycznych. Tego będziemy potrzebowali tylko stali oraz 4 oraz 2 rodzajów układów. Okej. Jak się szybko produkuje? 0,5 sekundy. Tyle samo co stalowa skrzynia. Więc mogę zrobić dla każdego rodzaju skrzynki osobną fabrykę skrzynek stalowych. I tak by chyba w sumie było najprościej. Nie, że potrzebuję, żeby to było jakoś bardzo wydajne. Ale tak chyba będzie najprościej w konstrukcji. 3, 4. Dobra, troszkę więcej miejsca. 3, 4. Nas atakują cały czas tutaj. Nie dziwię im się. A właśnie, tutaj przyszedłem z materiałem wypełniającym i wyrównałem trochę, tutaj trochę miejsca dodatkowego, więc może wykorzystajmy to i zbudujmy parę dodatkowych paneli. Ale dobra. Będzie leciała nasza stal. Jak chcemy to sobie zrobić, żeby to było ładnie? Generalnie fajnie by było zapodawać to szybkimi. A generalnie fajnie, żeby to również... Może tak szybkimi. Fajnie, żeby tutaj również leciała linia z pakietami. Możemy zrobić taką podziemną. Dobra. Również zapodamy szybkie. Każda fabryka będzie miała swoje własne wyjście. Dobra. W sumie dużo będziemy potrzebowali na to pakietów. Nie aż tak dużo. Chyba żółte pasy powinny wystarczyć. Dobra.
Więc tak, po kolei. Tutaj będą robione stalowe skrzynie. Tutaj będziemy mieli coś takiego. Tak, tylko teraz nie mam miejsca na podajniki. Okej. W takim razie to nie było przemyślane. Chyba w takim razie trzeba będzie to zapodawać długimi. W ten sposób. Mam nadzieję, że długie wyrobią jedną jednostkę na pół sekundy. Z tego pasa będziemy musieli pobierać w szybkości 4 na pół sekundy. Więc tak. Pasywna skrzynia z tym, pasywna żądająca, pasywna magazynująca oraz aktywna. Chociaż tych i tak nigdy nie będę potrzebował, ale dobra, niech będą sobie. Dobra. Tu będą szybkie podajniki. Nawet jeżeli będzie potrzeba, to mogę dwa dostawić. Okej. Jeszcze zielone. Ciach, ciach, ciach. Dobra. Jeszcze to okablować ładnie. Okej, dobra, tutaj się nam nie będzie zgadzało okablowanie. Ale trudno. I jeszcze wyjściowe. A, jeszcze stanie podłączyłem. Okej, dziwiłem się, dlaczego już nie zaczęło produkcji. Dobra, zróbmy to jeszcze szybciutko. Ciach, 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 ciach. Okej, okay, dobra. Część z Was może się zastanawiać, dlaczego aż tyle pasów stali tutaj również mam puszczone i dlaczego aż tyle pasów plastiku aż tak daleko mam puszczone. Pasów plastiku i tak pewnie nie będziemy w stanie zapełnić. Pasów stali również, jak już będziemy korzystać, a będziemy je wykorzystywać do struktury niskiej gęstości. Tak widzicie, w sporych ilościach. Więc dlatego ciągnąłem je aż tutaj. Aż gdzieś tutaj na pewno również uruchomimy produkcję naszych części do rakiety kosmicznej. No i dobra. Czemu ty więcej nie produkujesz? A. Ty nie zapadajesz? Stalowa skrzynia. Czemu ty nie działasz? Masz tutaj stalowe skrzynie, ja nie wiem. Tutaj potrzebne. A, dobra, już zacząłeś działać, ok. Dobra, to podbiorę tobie to. Dobra, ustawmy sobie po jednym staku. I jeszcze tutaj prąd. No i dobra. Tego już mi brakowało od dłuższego czasu, więc dużo mi to ułatwi różne rzeczy. No i dobra.
to tyle w tym odcinku. Zobaczmy, na czym stoi nasza nauka na żółtych. Co? A żółtych nie produkujemy, ponieważ czego nam brakuje? Kładów procesorowych. A tych nam brakuje, ponieważ nie mamy wystarczająco żelaza. Tak, w takim razie musimy sobie dostawić kolejny pas. Okej, dobra, czy dostawy żelaza są stałe? Chyba tak, ponieważ sporo tutaj ma jeszcze zapas. Co myślę, że możemy pokusić się o kolejną linię przetapiającą żelazo. Będę musiał chyba tutaj przerobić ten wyrównywacz. Przetopić, znaczy przerobić. Powiedzmy na taki, który... bo to jest wyrównywacz 4x4. Zbuduję wyrównywacz, powiedzmy, albo 6x4, albo 6x3. Zobaczymy. Jaki będzie ładniej wyglądał. Zostawię sobie linię tutaj produkcyjną. No i cóż. Powoli, powoli idziemy dalej. Co jeszcze mamy dalej do roboty? A właśnie, nasz uran, którego chyba mamy już, tak, wystarczającej ilości, żeby pracowały trzy wirówki na raz i już mamy duży zapas. Więc wiecie co, to oznacza, że już w następnym odcinku możemy sobie legitymacyjnie rozpocząć rozpocząć elektrownię atomową. I może nawet tak zrobimy, po tym jak już się uporamy z żelazem. Okej, ale to na razie to wszystko w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!